Oliwia, ostatni mecz, dwa ostatnie mecze wygrane 3-0, siódme miejsce na koniec sezonu. Z uśmiechem, mimo wszystko kończymy ten sezon. Oczywiście, że tak. Choć nie mogę ukłamać, że chciałyśmy zająć o wiele lepsze miejsce. Choć no niestety nie udało się, ale cieszę się, że udało nam się to siódme miejsce i że właśnie w taki sposób mogłyśmy zakończyć ten sezon z uśmiechem. Niestety niektórzy nas żegnają jak Ola i chciałabym ją bardzo podziękować za to, że była zawsze ze mną, zawsze nas wspierała i za to, że była zawsze taką matką, bym powiedziała. I naprawdę wielki szacun dla jej kariery i wielkim fanem jestem. Muszę to przyznać. Cztery mecze w tym sezonie z Muszyną, wszystkie wygrane, te dwa ostatnie po 3-0, także no nie było tutaj chyba wątpliwości, kto w tym sezonie był zespołem lepszym. Tak, myślę, że tu pokazałyśmy dzisiaj i ostatnio, że właśnie jesteśmy lepszym zespołem i cieszę się właśnie, że robimy takie postępy i oby tak dalej. I na koniec tego sezonu również miła dla ciebie informacja, pozostajesz MVP tego ostatniego meczu w sezonie. To chyba taki dobry kop, taki prognostyk dobry też na ten przyszły sezon, prawda? Cieszę się, że dostałam tą nagrodę, choć to jest oczywiście zasługa całego zespołu. Sama nie grałam i to też dzięki niej, dzięki zespołowi, dzięki treningom, dzięki trenerom, całemu sztabu, że dostałam taką nagrodę i dziękuję za całą współpracę i oby wszystko było w przyszłym sezonie. Pani Doroto, porażką kończy się sezon dla Polskiego Cukru Muszynianki Muszyna. Trochę smutno chyba wracać do domu właśnie z tym ósmym jednak miejscem. No, wiadomo, zawsze porażka boli, tym bardziej, jeśli jest to porażka na koniec. Nie dość, że jest to na koniec sezonu, to jest to też na koniec klubu, więc jakby ten smutek jest podwójny, że tak właśnie zakończyłyśmy. No ale co zrobić, tak jest sport. Ten sezon dla was, jeśli chodzi o konfrontację z siatkarkami z Bielska Białej, nieudany, bo cztery mecze, cztery porażki i te dwa ostatnie dosyć bolesne chyba, bo jednak bez wygranego nawet jednego seta, prawda? No widać, Bielsko w tych meczach grało zdecydowanie lepiej od nas, dlatego wszystkie te mecze z nimi skończyły się naszą porażką. No tak czasami jest, że jedna drużyna nie leży, widocznie nam to Bielsko nie leżało. Z jednej strony smutek, a z drugiej chyba mimo wszystko trochę uśmiechu, bo ten sezon trudny dla siatkarzy z Bielska Białej, jak i Muszyny się kończy i teraz czas na odpoczynek. Czy pani już ma zaplanowane gdzieś w głowie jakieś wakacje? Na pewno sezon był trudny. Nie wiem jak dla Bielska, nie wiem jaka jest sytuacja w klubie, ale u nas było dosyć ciężko. W pewnych momentach musiałyśmy walczyć, no każdy sama ze sobą, były jakieś problemy. A czy wakacje? No wakacje już mam zaplanowane całe. Zobaczymy jak będzie jeszcze sytuacja w klubie, ile czasu musimy zostać. No i wtedy odpoczynek.